Witam z powrotem w Still Life. Mamy zrobić ciasteczka. Gdybym wiedział, co jest co. A! Wyświetla mi się. Fajnie. Melasa? Mleko. Mąka. Mąka będzie nam chyba na samym początku potrzebna. Tak są. Nie, zaraz. Sprawdźmy przepis. Jedna miarka miłości. Zaraz. Utrzyj w misce szczodrość. Szczodrość. Jedna druga miarka. Czyli pewnie mały kubek. Być może. Nie wiem, co robię. Bo jedna miarka to będzie duży kubeczek, tak? Co to jest? Masło. Aha. Co może być szczodrością? Zaraz. Szczodrość, słodycz oraz miłość. Słodycz to... To pewnie cukier. Słodycz. Jedna miarka słodyczy. Czyli duży kubek. Cukru? Miejmy nadzieję, że wiem, co robię. Niech Bóg ma w opiece ojca Wiktorii. Zaraz, to co jeszcze? Zaraz, to może sobie będę zapisywać, co dodałem. No. Duży kubek cukru. Jedna miarka. Okej. Co teraz? Szczodrość i miłość. Co może być szczodrością i miłością? Mleko? Jedna, druga szczodrości. A gdzie miłość? I jedna... zaraz. Jedna, druga szczodrości, jedna miłości. Ja bym teraz mleka dodał, ale za cholerę nie wiem, które to miłość, a które to szczodrość. Dobra, przypuśćmy, że damy teraz mały kubek mleka. No i co teraz może? No i teraz jedna miarka, tak? Czegoś tam. To teraz masło może. Tylko jak ona dodaje masło... No dobra. Teraz masło, tak? No nie, no bo nie dodajemy teraz żadnego cynamonu, imbiru i melasy. Może mleko jeszcze. Chociaż nie, mleko bym dodał po maśle. Może jajko? Odłóż to na razie, kochana. Wiecie, na razie zmieszajmy. Dobrze wyszło? Nie wiem. Ona może sprawdzić, czy wyszło dobrze? No to teraz co? Mąka by się przydała. Łyżkę? Czy miarkę? Stop. Aby dodać mu oddanie... Przesiej razem poświęcenie, zmysłowość i uczucie. Dwie miarki poświęcenia, jedna łyżeczka zmysłowości. A gdzie uczucie? Uczucie, gdzie uczucie? Poszukiwane uczucie. Nie ma uczucia? Nie ma. Cholera. Znaczy i tak bym nie wiedział, co to jest, tak? Dobra, przypuśćmy, że... Nie wiem. Nie wiem! Dobra, dam dużo mąki. I może jeszcze mały kubeczek mąki. Wiecie, tak nie za dużo, nie za mało. I teraz może ten. Ten cynamon i imbir. To damy mało imbiru. I tyle samo cynamonu. Albo dwie łyżeczki damy cynamonu. Chociaż nie, ja to powinienem robić.
Z przepisem, a ja tutaj sam sobie gotuję. Dodaj oddanie do złotego serca. Co? Wreszcie do inteligencję. Zdrowy rozsądek. Kto pisał ten przepis? Wiecie co? Ja może na razie zakończę nagrywanie i tego i sobie popróbuję metodą prób i błędów i na logikę oczywiście, bo tutaj wykorzystam oczywiście to, ale będę musiał sobie dużo pisać. Szczodrość? Nie, teraz słodycz mówiliśmy, że to cukier, ale też nie. Zobacz, zaraz wrócę. Okej, powróciwszy. Dobrze, wiem, co trzeba zrobić. Walają się tu kartki przepisów według Jazgota, ale mam już cały przepis. Po pierwsze, trzeba dać mały kubek masła. Pyk. Teraz tą miarkę dużą, dużą cukru. Nawet nie wiecie, ile mi to zajęło. I tyle samo mleka. I teraz zamieszamy. Zaraz. I tego. Dwa duże miarki. Dwie duże miarki. Dwa duże miarki. Ja to potrafię. To kubki. Dobrze. No kubeczki, no. Dwie duże miarki. Dwa duże kubki. Nieważne. Mąki. Mała łyżeczka cynamonu. Duża łyżka imbiru. I znowu załączamy mikser. No nie wiem, jakby nie mogli normalny przepis dać, albo jakieś podpowiedzi. Naprawdę. Jedno jajo dodajemy. Zaraz, czy... Ja włączyłem mikser? Zaraz, włącz mikser, jeszcze raz włączę. Na wszelki wypadek. Jedno jajko. Wcześniej dodawałem jaj, mówię wam. No to ze skorupką dodaję, zapomniałem wam wspomnieć. Mały kubek melasy. Ja te wszystkie kartki z tymi przepisami tutaj muszę wywalić, mówię wam. Wymieszać. I teraz lecimy do pieca z tym. No, teraz jest w porządku. Tato, ciastka są w piekarniku. Nawet nie wiecie, ile razy wywalałem z tego miksera do śmietnika. Wiesz, to trzeba wyrzucić te śmieci. Dwa worki się zapełniły. Zapiszę sobie. Rany. Patrzcie, ostatni raz zapisywałem, kiedy się z wami tego żegnałem w poprzednim odcinku. Kurde. Oh. Naprawdę. Ja już po tym powinienem zakończyć. Ja tę sobie kartkę zachowam. Na wszelki wypadek. Szczodrości, dwie łyżki. Ta dupa nie szczodrości. Mogę z panem porozmawiać, panie tatusiu? Nie zapomnij o ciastkach, tato. Nie, o to bądź spokojna, kochanie. Czy mogę iść się zrelaksować do jacuzzi? O. Bardzo chętnie bym się teraz napiła. To bierz sobie butelkę i pij. Wielki problem. Kusząca wizja. Kieliszek No to zmrożony. już tutaj to już widzieliśmy. A może ona ma wrócić teraz dalej tego? Będziemy rozwiązywać zagadkę Gustawa MacPhersona. Szczerze wam powiem, że poprzedni odcinek mnie strasznie zaskoczył. Idziemy do pokoju ojca. To jest rozwiązanie całej zagadki. Pokój taty? Po cholerę miałabym tam iść? Bo twój ojciec jest przestępcą. To on paraduje w cylindrze. O! Biedne dziecko było koszmarnie okaleczone. Morderca pchnął ją nożem 7 razy, zanim zdołała uciec na ulicę. Znalazł ją Roman, człowiek otokara, i przyniósł tutaj.
na litość boską, ona ma ledwie 16 lat. Obiecałem jej, że zrobię dla niej wszystko, co w mojej mocy, a ona w zamian pomoże mi znaleźć mordercę. Tak więc zaufała mi. Mogę to zatrzymać? Proszę. Jestem Gustav MacPherson. Prywatny detektyw. Wynajęto mnie, abym znalazł i aresztował tego, kto na panią napadł. Jestem Vladana Tominova. Dawno już tego nie mówiłam. Zazwyczaj jestem tylko Vladana. Da pani radę odpowiedzieć na kilka pytań? Zawsze mogę wrócić później. Nie, w porządku. Może mi pan zadawać pytania, ale obawiam się, że nie na wiele zda się moja pomoc. Ja pierdzielę, jak można? 16-letnia kobieta. Dziewczynka. Mój Boże, jeszcze pobić kobietę na dodatek. Przecież takiego to się powinno za jaja powiesić na szubienicy. Poza tym szkicem, który dostałem, czy mogłaby pani opisać napastnika nieco bardziej szczegółowo? Miał czarny cylinder i pelerynę w tym samym kolorze. Maska była srebrzysto-biała. Były na niej jakieś wzory, ale nie jestem w stanie ich dokładnie opisać. Kiedy panią zaatakowano? Jakieś 2 miesiące temu. Gdzie to miało miejsce? To się stało koło parku. Wracałam wtedy z pracowni Marka i... Proszę się nie śpieszyć. Tamtej nocy była mgła. Usłyszałam czyjeś kroki dobiegające z przodu. Ten ktoś zbliżał się coraz szybciej. Zatrzymałam się, gdy ujrzałam, że z mgły wyłania się sylwetka. Przede mną stał mężczyzna w cylindrze i czarnej pelerynie. Zamarłam. Byłam kompletnie przerażona. Co się stało później? Powoli zbliżył się do mnie. Kiedy całkiem wynurzył się z mgły, dostrzegłam, że nosi jakąś maskę. Wyglądał jak śmierć. Nawet nie zwróciłam uwagi na to, że podszedł tak blisko. Błyskawicznie zamierzył się na mnie. Wtedy krzyknęłam. Na początku myślałam, że mnie nie trafił, ale zaraz poczułam w ustach metaliczny posmak. Przyłożyłam dłoń do twarzy i spojrzałam na nią. Cała była we krwi. Wtedy poczułam lodowate zimno w klatce piersiowej, a po nim ostry ból. Kolejny i kolejny. Krzyknęłam z myślą, że to już moje ostatnie tchnienie i zemdlałam. Obudziłam się już tutaj. Gdy byłam nieprzytomna, dźgał mnie jeszcze wiele razy. Cud, że wciąż żyję. Psychopata. Jak się pani tutaj znalazła? Roman mnie znalazł. To on odstraszył mordercę. Usłyszał moje krzyki. Nie wiem o tym zbyt wiele. To jego trzeba zapytać. Wcześniej wspomniała pani, że wyszła od Marka tej nocy, kiedy na panią napadnięto. Kim jest ten Mark? Mark to miejscowy malarz. Zna go większość dziewczyn. Myślę, że każdą z nas przynajmniej raz namalował. Czy tamtej nocy Mark zachowywał się jakoś dziwnie, czy było to zwykłe pozowanie? Wszystko było w porządku, dopóki nie zjawił się inspektor Skalnicz. A więc inspektor Skalnicz rozmawiał z Markiem. O czym? Tak naprawdę to średnio się przysłuchiwałam, ale na pewno się o coś kłócili. Gdy Skalnicz wyszedł, Mark powiedział, żebym się ubrała i sobie poszła. Powiedział, że nie czuje się na siłach, żeby malować. Był rozgniewany? Owszem, ale usilnie starał się tego nie okazywać. Tak więc powiedziałam dobranoc i po cichutku wyszłam. Mark zwykle był miły, tak? Tak, zawsze serdeczny, bardzo uprzejmy, o nienagannych manierach. Za pozowanie dawał nam 2 razy tyle pieniędzy, ile bierzemy od klientów za ten sam czas. Nie muszę chyba dodawać, że to była znacznie lepsza praca. Pozowałam mu tylko raz i chciałabym znowu mieć okazję. Gdzie mogę znaleźć Marka? Jego pracownia jest na wprost kanału, obok starego muru. No cóż, dziękuję, że zechciała pani odpowiedzieć na moje natarczywe pytania. Nie ma za co. Proszę na siebie uważać, pani Vladano. Pan też niech na siebie uważa. Dziękuję, będę. No dobra. Czy ten pies ciągle tam grasuje? O! Widzę, że udało ci się rozwiązać problem z psem. No, to jest bardzo dobry pies, ale też bardzo groźny. Co to właściwie jest za miejsce? Nasza spuścizna. Robi wrażenie, prawda?
Peter i ja zajęliśmy się tym wszystkim po śmierci ojca. Jak związałeś się z kimś takim jak Otokar? Jeśli oczywiście mogę wiedzieć. Jak byliśmy młodsi, to razem z Peterem mieliśmy taką małą działalność. Głównie to były drobne kradzieże. To miejsce nadaje się wprost idealnie do ukrywania łupów. Tak czy siak, co jakiś czas Peter i ja trafialiśmy za kratki. No mówiąc krótko, na kradzieżach nie wychodziliśmy zbyt korzystnie. Średnio dobrze radziliśmy sobie z wtapianiem się w tłum. Nosiliście czasem maski? Maski? No, żeby zakryć twarz, ukryć swoją tożsamość. Nie, nigdy. A czemu ja o tym nie pomyślałem? Maski! Przepraszam, przerwałem ci. No więc jak zetknęliście się z Otokarem? No cóż, postanowiliśmy dla niego pracować, ponieważ interesy szły nam kiepsko, a potrzebowaliśmy kasy. Maski! Trzeba było zakładać maski! I Otokar zaproponował nam dobrą zapłatę, jeśli będziemy ochraniać pewne jego inwestycje w okolicy. No to właściwie tyle. Myśleliście kiedyś o tym, żeby zająć się czymś innym? Jasne, że tak. Nikt nie chce mieć takiej roboty. Robimy to, bo nie mamy wyboru. Moim marzeniem jest otworzyć klub. Nie spelunę, tylko lokal z klasą, taki jakie widziałem na zdjęciach Nowego Jorku. A, wiem o czym mówisz. Wielkie, eleganckie kluby, w których spod samych drzwi prowadzą cię do stolika, a na scenie występują artyści z całego kraju. Tak, i jeszcze mała orkiestra gra jazz. Nigdy nic nie wiadomo. Przecież może ci się udać, prawda? Raczej wątpię. No, w sumie kogo ja próbuję oszukać? Samo wejście do takiego klubu graniczy z cudem. Miło było cię poznać. Mam nadzieję, że nasze drogi jeszcze kiedyś się zejdą. Ciebie też było miło poznać. Dzięki, że wyciągnąłeś mnie z więzienia. Nie ma o czym mówić. A, nie taki zły koleś. Ciekawe, jak oni podstawili z powrotem. To ci bracia? Peter tam zmienił to wszystko? Może zbuduję z nich półki na książki. Nie mam po co chyba tam wracać. Pogadajmy z nim. Cześć, Peter. Cześć! Widzę, że uciekłeś rzeźnikowi. Zawsze tak straszysz nowych znajomych? Przepraszam za to, co zaszło. Łańcuch się zwykle nie urywa, ale minę miałeś fajną. Wszystkim nowym robię ten sam numer. Co robisz dla Otokara, poza tym, że lejesz innych? Robię krzywdę ludziom, których Otokar nie lubi. Tak było z tobą. No tak, o tym właśnie mówiłem. A poza robieniem krzywdy, co jeszcze dla niego robisz? No nic przecież. Robię im krzywdę i już. Nie jesteś specjalnie bystry. Ale mnie rozśmieszasz. No nic, Peter. Nam już pora. Zostawię cię więc sam na sam z robieniem krzywdy. Aha, powinieneś nieco ograniczyć sztuczkę z rzeźnikiem. Chyba potrzebne mi będą nowe majtki. Dobrze, że mi przypomniałeś. Muszę naprawić ten łańcuch. Nie jest zbyt bystry ten. Ale dobrze mieć ich po swojej stronie. Mnie dziwi, że to ten sam... ten no, cylinder, czarna peleryna, maska srebrna. Co za kret...
ten sam koleś tego, co... Ten sam ta sprawa to jest identyczna jak co się zajmuje nią Wiktoria ileś tam lat później. Mieszkanie Marka. No to idziemy przesłuchać pana artystę. Wow. To chyba tutaj, tak? Dzień dobry. Jest tam kto? Tak. Proszę wybaczyć, zapukałem i drzwi się otworzyły, więc wszedłem do środka. Nic się nie stało. Kim pan jest? Nazywam się Gus MacPherson. Jestem prywatnym detektywem, wynajęto mnie w związku ze sprawą okolicznych morderstw. Doprawdy. Prawdziwy, prywatny detektyw i jeszcze w dodatku Amerykanin, co słyszę po akcencie. To zdecydowanie wpływa na autentyczność stereotypu. Jestem Mark Ackerman. Miło mi pana poznać. Wzajemnie. Pan jest Anglikiem? Nie, jestem Jankesem, tak jak pan. Akcent zawdzięczam temu, że większość dzieciństwa spędziłem w Anglii. Widzi pan, mój tatuś jest ambasadorem. Podchwyciłem to jakoś przy okazji. Już nawet tego nie zauważam. Mark? Kto tam? Błagam cię, Apolino, nie ruszaj się. Miałby pan czas udzielić mi kilku odpowiedzi? Na kilka czas się znajdzie. Strasznie ekscytuje mnie taka praca detektywistyczna. Trochę czasu już minęło, ale czy przypomina pan sobie wizytę inspektora Skalnicza? Przyszedł, żeby z panem porozmawiać. Ponoć doszło między panami do kłótni, to prawda? Tak, to prawda. A mógłby mi pan powiedzieć, o co poszło? Jak najbardziej. Oskarżył mnie o udział w... Jak raczył pan to wcześniej elokwentnie ująć, okolicznych morderstwach. Przepraszam, ale muszę zadać to pytanie. Czy kiedykolwiek wykorzystywał pan te kobiety w celach innych niż pozowanie? Zawsze byłem zawodowcem, panie MacPherson. Nigdy nie tknąłem tych kobiet. Jeszcze raz pana przepraszam, ale muszę zadawać takie pytania. W porządku. Rozumiem. O, jaka kulturalna rozmowa. Oskarżył pana o zamordowanie tych kobiet? Otóż to. Da pan wiarę takiej bezczelności? Kto to widział? Ja? Mordercą? Całkowity absurd. Rozwinął jakoś swoją teorię? Nie bardzo. Tylko mnie oskarżył. Nie przedstawił żadnych konkretnych dowodów na poparcie swych zarzutów. Obawiam się, że to jego musi pan pytać o tę hipotezę. Mark, już mnie to męczy. Cóż, przypuszczam, że na mnie już czas. Chyba tak. Muszę wrócić do pracy, zanim... Cóż... Zanim... Tak, wiem. Dziękuję za udzielenie mi odpowiedzi. Mógłbym do pana zajrzeć później, kiedy będzie pan mniej zajęty? Naturalnie. Jak już wspomniałem, najlepiej, żeby porozmawiał pan z inspektorem Skalniczem. Jeszcze raz dziękuję. Bynajmniej nie ma za co. I powodzenia. O, tam kogoś widziałem w tym, w oknie. Czyżby obserwował pana MacPhersona? Możemy przejść dalej, to nie jest przejście do mapy. Aha! Nie powinienem mu przeszkadzać. Okej. Do... O. To jest szkic naszego, tego, podejrzanego. Znaczy raczej sprawcy. Czy powinienem teraz iść... O, na komendę policji, może Skalnicz jest. Nie ma Skalnicza?
Witaj, przyjacielu. Pan MacPherson! Co mogę dla pana zrobić? Chciałbym porozmawiać z szefem. Zastałem go? Tak się składa, że owszem. Będzie go pan zadręczał irytującymi pytaniami? Skąd pan wie? Strzelałem. Wchodź śmiało, przyjacielu. Znajdzie go pan na górze, na końcu korytarza, po prawej. Dziękuję. On ma szabelkę przy tym? Takie krzesła nigdy się nie przyjmą. To do niego niepodobne. No, cele. O, skalnicz. Chyba nie wydano żadnych nakazów aresztowania. Wygląda na to, że gdziekolwiek nie pójdziesz, tam natkniesz się na Alfonsa Muchę. To jego żona? Myślę, że urwała się z drzewa dla brzydali, a w trakcie spadania obiła się o wszystkie możliwe gałęzie. Ohoho. Niezbyt dobry pomysł. Siedzi dokładnie w tym miejscu. Inspektorze Skalnicz? Toż to sam rycerz w lśniącej zbroi. Wspaniały żart. Czego pan chce, panie MacPherson? Właśnie wychodziłem. Chciałbym zapytać pana o Marka, miejscowego malarza. Co z nim? Jakby to ująć? Mówił pan, że nie ma żadnych podejrzanych w związku z tymi zbrodniami, a ten czarujący jegomość twierdzi zupełnie coś innego. Co dokładnie powiedział? Powiedział, że oskarżył go pan o te zbrodnie. Mógłbym wiedzieć dlaczego? Owszem, uznałem go za podejrzanego. Pan by tak nie zrobił? To, co ja uważam, nie ma żadnego znaczenia. Mój czas dla pana właśnie się skończył. W porządku. Może mi pan chociaż pożyczyć akta pozostałych ofiar? Nie, MacPherson. Czemu nie? Chcę je tylko przejrzeć. Ej, myślałem, że wspólnie. Źle pan myślał. Ja pracuję dla burmistrza, nie dla dziwek. No to wydaje mi się, że pracujemy dla takich samych ludzi. Z tą drobną różnicą, że moje pracodawczynie znają takie pojęcia jak charakter i uczciwość. W tym momencie nasza rozmowa dobiegła końca. Mam coś do załatwienia. Wam, MacPherson. Skarnicz tych chuju. Ja już wiem, co zrobimy. Wyłamiemy się. Witam, panie Staszek. Chciałbym znów pana o coś prosić. A na czym to coś polega? Potrzebne mi są pewne akta z gabinetu Skalnicza. Może mnie pan wpuścić? Obawiam się, że nie ma takiej możliwości. Mógłbym za to wylecieć. Niech pan da spokój. Staremu przyjacielowi pan nie pomoże. Naprawdę nic nie mogę zrobić, ale może... Może robotnicy pracujący przy ścianie budynku zdołają panu jakoś pomóc. W porządku. Dziękuję za cynk. Miłego wieczoru. A rozumiem, że obejdziemy dookoła. Tak, otwarta brama, możemy przejść sobie. Nie mogę? Muszę się jakoś dostać na górę.
Wytrychy, ale nie użyję tego przecież. Co mam zrobić? Pewnie to mam przewiązać liną, rzucić, żeby było tego. Jakiś ciężar. Albo żeby zahaczyć. Aha. Ty, dobry ten MacPherson jest. A trzeba użyć tego, wytrychów, ale najpierw chciałem tę książkę zobaczyć, bo wcześniej mogłem ją zobaczyć i nie kliknąłem. A wolę najpierw wszystko. Myślę, że każdy ma przynajmniej kilka takich. Myślę, że każdy ma przynajmniej... nie wiem, o co chodzi, ale dobra. Bo zawsze chciałem sprawdzić, zanim pójdziemy ze śledztwem do przodu. Co, nie mogę? O jest, znowu będzie sprawdzać. Nie? Po tym wszystkim, co przeszedłem, nie odejdę stąd z pustymi rękoma. Czyli może szufladę jakąś? To jego żona? Na pewno nie. Tu coś mogę użyć, ale... Nie, nie wyjdę teraz stąd, przecież nie mogę. A, zaraz, tutaj coś na biurku leży. I klucze mamy, a ja wytrychu chciałem używać. Coś jeszcze? Kawy nie dopił. Co to? Pierścionek? Zdjęcie? Zdjęcie? Pewnie będziemy mogli porównać tego. Co, ktoś idzie? Myślałem już. Aha. Dobra, spadamy stąd. Mamy nowe miejsce do sprawdzenia. Jest to most, ale najpierw do spalonej dzielnicy pójdziemy. Pójdziemy tutaj i porównamy dokładnie. Zdjęcie. Nie widzę tu nic niezwykłego. Zastanówmy się. Zastanówmy się spokojnie. Latarnia? Nie widzę tu nic niezwykłego. Czyżby coś z fontanną? Wtedy zbiornik był pusty. O, przepraszam. O, jakiś napis nam się ujawnia. Wiadomość została odkryta niedawno. Ta dziwka wie. Nie możemy tu chyba już nic więcej zrobić. A to zdjęcie w pobliżu mostu, więc... A najpierw pogadamy z panem od kruków. Nie ma go. Pożycz sobie. O cholera.
Czy on nie miał takiego cylindra? I miał pelerynę. O cholera! Trzeba zejść na dół. Wow. Dla detektywa takie wizje są przydatne. Wszystko w porządku? Tak, nic mi nie jest. Czy my przypadkiem nie rozmawialiśmy o siedzeniu w bezpiecznym miejscu za drzwiami zamkniętymi na cztery spusty? Tak, rozmawialiśmy, ale mówiliśmy też o tym, że mam pójść do lekarza. A tak, pamiętam. No i co lekarz powiedział? Wie, co ci dolega? No, w sumie tak. A więc co się dzieje? Mogę ci zadać bardzo poważne pytanie? Już zaczynam się bać. O co chodzi? Myślisz o nas poważnie? Czy myślę poważnie? Wiesz, ja... Czemu pytasz? Zadałam ci pytanie. Wybacz, Ido, ale... Do czego to zmierza? Kochasz mnie? No pewnie, że cię kocham. Właściwie słowo kocham nie oddaje wszystkiego. Wielbię cię, ubóstwiam, wynoszę pod niebiosa. Jestem w ciąży. Serio? Tak, serio. To dlatego było mi niedobrze przez ostatnie tygodnie. Rozumiem. Co zamierzasz zrobić? Cóż, mamy tylko jedno wyjście. Czyli? Pobierzmy się. Mówisz poważnie? Zróbmy to w Nowym Jorku. Mam tam kilkoro przyjaciół i rodzinę, pomogą nam na początku. Gaz, jesteś cudowny. Mówiłem, że jest w ciąży. Taki detektyw, a nie skojarzy. Dobra, tu też musimy porównać zdjęcie. Drzewo jest w porządku. Ławki są inne? Teraz, gdzie jest gaz? Tutaj, no. Teraz, cokolwiek kliknę, to on... A, bo na zdjęciu muszę kliknąć. Ławki są inne, mi się wydaje. Wygląda na to, że wymienili ławki. Gdzie mógłbym znaleźć stare? Tutaj nic nie mogę zrobić już. Pewnie na złomowisku. Ja to mam nosa, ja wam mówię. Znam się na takich rzeczach, jestem przygodówkowym mistrzem.